Andrzej, oni już tu są. A ja mam jajko. Bo dzisiaj sos holenderski. Dokładnie. Andrzej Jack. Jerzy Sobieniak. A to jest kanał kulinarny. A dzisiaj o tym, co się rozpływa w kuchni. Na przykład tłuszcze kąski. Tak, czyli my rozpływamy się, jak zjemy za dużo i wtedy przelewamy się na kanapach. Ale dzisiaj mamy kolejnego gościa. Chodź, Maja. Cześć, Maja. Cześć, Maja. Tak, my się znamy, całujemy się, zawsze jest w porządku. Słuchajcie, ale nie o tym. Jakbyście się nie znali, to byście się nie całowali. Jakbyśmy się nie znali, to byśmy się nie całowali. Słuchajcie, znamy się tylko z widzenia, ale to nie jest ważne. Dzisiaj jest ważne to, że Maja nauczy się robić najlepsze rozpływające się śniadanie. Tak. Żeby zrobić dobry sos holenderski, trzeba go kontrolować. Po pierwsze, trzeba najpierw powiedzieć, z czego się składa sos holenderski. Mhm. Z jajek, masła, kwasu wszelakiego, można dać ocet, można dać sok z cytryny. No i z ciekawości to jeszcze możemy powiedzieć to, że jak dodasz do sosu holenderskiego posiekany estragon, to będzie tak zwany sos berneński. Musimy wybić jajka, więc no właśnie. Potrzebujemy 3 jajeczka. No i oczywiście trzeba oddzielić żółtka od białek. Zobacz, chcę ci pokazać taki patencik. Dobrze. Wrzucasz jajeczka w całości. A, okej. Okay. I wyjmujesz sobie paluszkami. To ciekawe. No. Dokładnie. I teraz łatwiej jest troszeczkę oddzielić. Nie, zostaw. Patrz, bo i tak będziesz ręce sobie jeszcze tutaj brudzić trochę. A, okej. Hop. Przez palce przecieka białko. Dociskasz palce do siebie tak, żeby odciąć resztę tego białka. I hop. Do środeczka, proszę. To ostatnie należy do siebie. Akurat tak pazurkami, tylko żebyś nie zawadziło. No właśnie. O to się trochę obawiam, ale... Okay, tak sitko. Dobrze. Tak jak sitko. Delikatnie potrząś tym żółteczkiem, tak. Jeszcze trochę, jeszcze, weź tam, daj mi odrobinę siły, no to dobrze, teraz ściągnij. Teraz złap to, co tu, o, dobra, i teraz? Wrzuć, no dawaj, raz, dwa, trzy, no, hop. Cyk. Dobra. Bingo, dobra. Super. Tego nie będziemy potrzebować. Ale fajnie. Doprawimy to sobie, czyli damy sól. Tej soli damy dosyć sporą ilość, bo będziemy też dodawać tłuszcz, a on zniweluje częściowo tą sól. Do tego wszystkiego wyląduje sok z cytryny. Hop, dobra. Dalej, damy też ocet jabłkowy. Ten Jurek dzisiaj namiesza tu. No. Tak, mniej więcej łyżka stołowa. I dodamy jeszcze do tego odrobinę wina. Super. Co to za wino jest? To jest wino sycylijskie. Bardzo dobre. Trzy różne kwasowości spowodują, że zdecydowanie nam się łatwiej będzie robić sos holenderski. I zetniemy częściowo już białko, które znajduje się w żółtku. Siostro, blender. I postaramy się to ubić. Nie ubijemy tego na sztywną pianę, bo się nie uda. Nie. Ale napowietrzymy to na tyle, że będzie zdecydowanie łatwiej chłonąć temperaturę od miski, a jednocześnie też łatwiej będzie się łączyć z tłuszczem. Dobrze, na razie sobie zdejmiemy. Jeszcze raz będziemy potrzebowali coś takiego zrobić. Masło. Daliśmy 3 jaja. Jedno jaja to jest 760 gramów, żółtko to jest jakieś 25 do 30 w zależności od jajka, czyli mamy jakieś 75 gramów samego jajka. To znaczy, że potrzebujemy około 120 gramów masła. Połowa tego, co tu jest. Tu będziemy ubijać to na kąpieli wodnej. Miska jest metalowa, więc bardzo szybko nagrzewa się. Dokładnie. Absorbuje. Pod spodem mamy oczywiście wodę. To po co ta łyżka? Ta łyżka jest po to, że jak ją sobie włożę, pokażmy tą łyżkę z boku, o, to mogę tą łyżką manipulować sobie i podnosić i zmniejszać temperaturę albo zwiększać, zmniejszać albo zwiększać. To, co robi Andrzej, to też jest bardzo ważne, czyli nie trzymasz się, masło całe rozpuści, tylko to masło się ma mieć temperaturę pokojową, może troszeczkę cieplejsze ma być, po prostu, żeby było rozpuszczone. Jeżeli będzie za gorące, to znowu podniesiemy zbytnio temperaturę jajek i niestety nam się to nie uda, bo się zważy. Dokładnie tak. Wlewamy sobie, hop, rózga, podnosimy delikatnie. I jedziemy. I w zasadzie nie musimy tego jakoś ubijać, wystarczy, że trzymam sobie rózgę i ruszam w tą i z powrotem pod nie miski. No i ciach, po odrobinie możemy wlewać. Masełka. Tak. Śmiało. Żeby nam emulgowało. Jak jest za gorące. To dwie osoby do takiego. Jak jest za gorące. To zdejmujemy, bo nam się zetnie. I zrobi nam się jajecznica. Tak jest.
Dlatego dla takich niewprawionych jak ja, lepsza by była... Miska plastikowa. Plastikowa, dokładnie. Okay. Dobrze, dziękujemy, więcej na razie nie będziemy potrzebować tego masełka. I zrobimy trochę tak, że na tą ciepłą kąpiel, która tutaj jest, nie będziemy wina? Na razie grzać. Tak, damy odrobinę wina. Dlaczego? Jeszcze? Żeby lekko rozwodzić ten sos, aha, żeby nie był takim... Winem. Ale też, żeby był puszysty. Dokładnie. Winem czy jakimś kwasem? Po prostu. Wiesz co, wino jest najbardziej delikatne, jest szlachetne w smaku. Okej. Okay. I teraz możemy podłączyć go z powrotem na chwilę. I tu nam się przyda taka rączka, zobacz, mamy. Mhm. Która też świetnie się sprawdza przy miejscu. O, bingo. Jestem. Trochę w naszą stronę, żebyś widziała, co się dzieje. Pyszne. Ale ten Jurek to umie. I jak najbardziej szeroko teraz. Tam, gdzie tej temperatury jest jak najmniej. Hop, 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 hop. Bingo, gotowe. Dobra. Super. Cyk. Już koniec, tak? Nad parą? Tak. Paluszek. Tak. Zrobiłaś sos. Coś, paluszek. Nie, zrobiłam, ale... Spróbuj. Fajny, intensywny. Mhm. No i oczywiście jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, że ta miska nadal jest gorąca. Tak. Więc jak zdejmujemy, to jeszcze przez chwilę trzeba pomieszać. Mhm. Żeby się nie ścięło, tak? W sensie. No wygląda rewelacyjnie. To co? No, kiedy wiadomo, że jest dobre, że... Że się trzyma na palcu. Się trzyma ładnie na palcu i tworzy taki grzybek, czyli nie jest taki płytki, tylko jest taki... Nie leje się. Taki żółty smerf. No. Dobra, wjeżdżamy w jaja po benedyktyńsku. Jadłaś? Jadłam. Jadłaś. Dobra, tak. Ale jaką robisz wersję? No bo są różne, z boczkiem, z szynką, z łososiem. Łososiem. Jaką dzisiaj zrobisz? Z łososiem. Woda się już prawie gotuje, więc zaraz będziesz mogła wrzucać jajko. Zakręcić i wrzucić jajko. To, jak robi się prawidłowo jajko poszę, możecie zobaczyć na kanale kulinarnym, co, gdzie wpisujecie tak jajko poszę, po prostu. Tutaj mamy chleb. Może Jurek coś powie o tym chlebie, bo wygląda zacnie, ale nie wiem, co to za chleb. Jest okrągły. Mhm. A w środku ma figę i orzechy. Dobra, jedziemy. Daj. Jedziemy, wbijaj. Tylko czekaj, nie stresuj, powolutku. Dobra. Nie, no. Dawno nie robiłam jajka. Aha, dawno nie robiłaś jajka. Robisz sobie wirek, tak? Wirek sobie robisz na środku. Gaz jest okej. No, może spróbuję ci to zwizualizować. Wyobraź sobie, że będzie spadać całe jajko i najpierw ma spaść lekko białko, a dopiero potem wpaść żółtko, żeby się nie rozwaliło. Dokładnie. Czyli musisz tak lać, żeby najpierw białeczko wpadło, a na to wpadło żółtko. Dobrze. Jesteś gotowa? Tak, spróbujmy. No to lecimy. Najpierw trochę białeczka. O, i bingo, bach. I bach. Bardzo dokładnie. Ładnie. I tak zostawiamy. Mniej więcej to jajko będzie się robiło około 4 minut. Mhm. Ono sobie nasiąknie trochę tym masłem. O, widzisz, już zaczyna skwierczeć, więc chlebek będzie super crispy. Ja już jest gotowe. Maja je wyjmie. Maja, on ci trzyma twoją rękę, żebyś potrafiła to wyciągnąć. Mhm. Tak, ja ci tak trzymam, no. Znaczy, okej. Okay. Ja cię asekuruję, no. Żartuję. Zobaczcie naszą dżankę. Bardzo ładnie. O, zobacz. O, ale piękna. Piękna, dobra. Daj mi je tu. Już? Nie jeszcze, tak? Daj mi je tu. O, dobra, słuchaj. Ja bym chciał, żebyś ty trochę się tutaj wykazała. Dobrze. To znaczy, nie będę za ciebie do końca tego składał. Masz szpinak, masz jajo posze, gravlaxa od Jurka, no i sos holenderski. To może tak, szpinak. Okej. Okay. Chcesz, mogę ci pokazać fajny patent przy okazji na szpinak? Oczywiście. Tak, żeby on był bardzo... Wiedziałem, że to zrobi, wiedziałem, ale to zakłada zajebisty patent, wiesz? Tak, dobra. Aha. Rzucę szpinak do miski. Co, ten? Ten z pieczywa, no. Ten z pieczywa, no. Potrzebujemy dać odrobinę tłuszczu i teraz, zobacz, mamy tu jeszcze masło rozpuszczone, więc delikatnie, nie za dużo. Ono się od razu zacznie ścinać, ale to, co robię, to blanszuję na zimno szpinak. Tak, jakbyś go na ciepło traktowała, ale w ten sposób ten szpinak będzie miał taką... Będzie miał z jednej strony chrupkość, ale będzie już taki lekko sparzony przez dłoń. Super, okej. Okay. Mhm. No, dawaj go tutaj na kromkę. Mm. To ciało, porzucaj. No. Ale pyszny rzeczywiście. Okej, okay. Łosoś? Proszę bardzo. Łosoś? Tak jest. Zresztą bardzo fajny łosoś, którego Jurek robił. To. Ale jakbyś dostał takie śniadanie, czy byś nie zwariował? Maja. Ja bym zwariowała. Maja, powiedz mi, co czujesz, jak na to patrzysz? Maja, chcesz? Ja mam jeszcze coś dobrego, jeszcze ci coś poleję, chcesz? Tak, tak. To naprawdę pasuje, zobacz. A to wszystko możecie zobaczyć na kanale kulinarnym Tłuste Kąski, Maja i
I wy. Ta, i wy. A jeszcze lodówka. Dokładnie. Odeszła ta chwila, kiedy Maja będzie próbowała swojego dania. Co dalej? No to czyń honory. Dobrze, niestety, próbuję. Tak, próbuj, tak. Kochana. No nie, no to wygląda, powiem ci, ja dostaję orgazmu, jeżeli chodzi o kubki smakowe, na sam widok tego. Zapyszna. Dasz nam spróbować? Prostota matką dobrego smaku. Dziękuję. Proszę. Jak Andrzej? Obłęd. Dobra, okej. Okay. Proszę. Cała kompozycja, słuchajcie, to jest jakiś... Przepyszna. To jest jakiś obłęd. To już by było dzisiaj na tyle. A po więcej nie do piekarnika, tylko na kanał kulinarny. Sprawdźcie nas, jesteśmy wszędzie.